kochani. Ja wyglądam, gdybym miała duże włosy. A to tylko mój kaptur. W ogóle wyglądam jak takie zombie. Idę dzisiaj do biblioteki w końcu. W końcu mam troszkę czasu. Obiad ugotowany, więc mogę iść. Chciałam wam też pokazać troszkę moją okolicę, ale nie wiem, czy się to da tak fajnie pokazać. Z tego względu, że to jest duży zamęt. Dużo jest aut, dużo ludzi chodzi. Jakieś bardziej było to takie spokojne osiedle. To mamy szkołę podstawową. O, i ja sobie tą dróżką idę. Dróżką idę do tej biblioteki. Tu mam wór książek. Żeby nie była gołosłowna. Także troszkę się przejdziemy. Tej maseczce można po prostu skonać. Najchętniej bym ją zdjęła, ale boję się, że ktoś mnie akurat obczali. Miałem zawsze pecha. Zobaczę, że jestem bez maseczki. Może pod koniec. Tam nawet nie widać dobrze ostrości. O, tam są działki. O, tu są działki. Fajnie zawsze jest latem, jak tak słuchać ludzi i jak widać, w ogóle widać, no nie widać, jak czuć zapach ich grillowania. To jest super sprawa. No. Powiem wam, że rozmawiałam z panią bibliotekarką, tej, która właśnie mnie zna. Powiedziała, że niby będę mogła nagrać tam wam jakąś taką przebitkę, jakie książki mają. No ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo jeżeli będzie tu ludzi, obchodzi się pojedynczo, no to nie wiadomo, nie? Czy mi akurat pozwoli, bo będzie chciała, żebym się spieszyła. Ale powiem wam, że o tej porze jest spokój nawet. Jest pora taka właśnie wyjścia z pracy, ale jest spokój. O, już mi ręka odpada. Teraz spróbuję maseczkę zdjąć. Więc tu mam nawet przedszkole. Także no w ogóle jest. Powiem wam, że wiosną, latem to jest tak przepięknie tutaj. Niedaleko mamy właśnie siłownię. Więc już w ogóle super. Mam bardzo blisko jedną, drugą siłownię. Taką tą otwartą. I można sobie poćwiczyć. No akurat w tym roku był ten reżim, że była akurat zamknięta. Był moment, że była zamknięta i nie mogłam chodzić na siłownię. Ale był moment, kiedy otwarli później. Także troszkę poćwiczyłam sobie, ale powiem wam, że z tymi ćwiczeniami to u mnie jest kiepsko. Od momentu, kiedy ta pandemia nadeszła, czyli właśnie w marcu, to przestałam ćwiczyć. Zaczęłam się objadać, także no niezbyt to fajnie wyszło i tak mi zostało. A fajnie by mi było w rudych włosach. Kiedy sobie kupiłam perukę blond, perukę właśnie o kolorze blond włosów i powiem wam, że inni mówili, że fajnie by mi było w blond włosach. Ciekawe, może zmienimy. Słuchajcie, ja będę kończyć powoli, bo się zmierzam już do biblioteki. Ona jest, nie wiem, czy zobaczycie, gdzieś tutaj. I muszę tam wpisać taki specjalny kod, więc będę kończyć. A później się do was odezwę, jeżeli uda mi się nagrać jakąś przebitkę z tych działów, gdzie są pokazane książki. No to będzie super, a jeżeli nie, no to trudno. Także do usłyszenia.
wracam. Jak widzicie, już jest ciemno. Wracam z biblioteki. Wypożyczyłam pełno książek. Cała siata. Oddałam tych swoich. Chyba 3 mi zostały moje, bo już mieli w swojej biblioteczce. Ale powiem wam, że w czasie pandemii nawet nie mogą brać od ludzi książek. Także no, jest trochę lipa. Ponieważ mam dużo książek, chciałabym jeszcze oddać jakieś, a nie można niby, jak jest pandemia. Ale no, pani na szczęście dzięki Bogu jakieś tam parę książek wzięła. Ja będę się z wami tutaj żegnać. Moja bateria zaraz spadnie. No, więc wracam do domu z kolejnymi książkami. Resztę przeczytam jeszcze, które mam w domu i oddam może jutro albo w poniedziałek, bo weekend zawsze mam taki czytelniczy, że staram się nie nagrywać filmików, tylko po prostu skupić się, tak może wezmę o, i skupić się na tym, aby czytać. No więc zarwę dzisiaj noc, żeby dokończyć jedną książkę, potem kolejne będę czytać, no i tak jakoś pójdzie. Dobra, to do usłyszenia. Pa, pa. Buziaki. Witam moi kochani, ponownie udało mi się zrobić przebitki z biblioteki, co prawda te przebitki są chaotyczne, ponieważ nie mogłam się skupić na kręceniu filmiku w tej bibliotece, dlatego że pani bibliotekarka, znając mój gust, podstawiała mi ciągle jakieś książki, pytała się, czy czytałam, czy nie czytałam, czy ta jest interesująca, że akurat tę by mogła na przykład wziąć i tak dalej, więc musiałam się skupić na tym, co ona mówi i musiałam także jej odpowiadać, żeby nie być osobą niekulturalną, prawda? Także ten filmik troszkę właśnie tak nagrywałam w sposób taki, no, troszkę szybki, ale powiem wam, że jak na filię, to naprawdę mają dużo książek do wyboru, dużo książek też zostało wypożyczonych. My mamy główną bibliotekę w centrum miasta, więc troszkę mam daleko do właśnie głównej biblioteki, więc jak na filię, także cieszę się, że właśnie jak na filię, że mamy dużo książek do wyboru. Ja ostatnio bardzo lubię tematykę wojenną, II wojnę światową, tematykę o II wojnie światowej, czytam bardzo dużo takich książek, kupuję dużo takich książek, wiem, jest czas pandemii i powinna bardziej może rozweselać się innymi książkami, ale no ja taką tematykę lubię, no i nic na to nie poradzę. No i część książek będę musiała też jeszcze oddać, bo część książek zostało mi jeszcze do oddania do biblioteki, bo nie przeczytałam jeszcze wszystkich. No i teraz dzisiaj zarwę nockę, bo przeczytam do końca oto tę książkę. I tutaj jest Barbara Wood, tak dobrze mówię? Barbara Wood. Przeklnij ten dom. Na początku troszkę mi się nie podobała ta książka, bo to są lata takie, że rok 1800 jakiś tam któryś, nie pamiętam dokładnie. Takie wiadomo, że to są czasy, jak ona była tam jakąś taką bardziej księżną czy coś, no, że po prostu Leila została wezwana listem ciotki wraz do rodowej posiadłości, z której przed laty wywiozła ją matka. Dopiero teraz dowiaduje się o tajemnicy starego domu, w którym wszyscy mieszkańcy skazani są na nieszczęścia i tak dalej. Więc było tak, taka była niezbyt ciekawa, ale później mnie zaciekawiła. Jestem ciekawa, jak to dalej będzie z tą klątwą tej rodziny. Więc jedziemy z tym skoksem. Pokażę wam, jakie książki wypożyczyłam. Idziemy do mego magicznego pokoju. Tak, do tego. Muszę sobie was jakoś, o, znowu was zakryłam, ustawić. Zrobię jest za jasno. Więc tak, tu mam całą torbę znowu. I teraz tak, mamy tak. Krystyna, ulubiona agentka Churchilla. I to jest taka książka, pani w bibliotece powiedziała, że bardzo mnie zainteresuje. Krystyna Skarbek, pseudonim Christine, jakaś Granville, nie wiem, czy dobrze przeczytałam, była jedną z najwybitniejszych kobiet agentek podczas II wojny światowej. Mówiło się, że jest ulubionym agentem Churchilla, także będzie na pewno bardzo ciekawa. Kolejna to jest bardzo, ale w ogóle przepiękna kobieta w ogóle na okładce i przepiękną kobietą ona też była za czasu właśnie, jak żyła. Oskarżona Vera Gran, Agata Tuszyńska napisała tę książkę. Pani w bibliotece też powiedziała, że mnie zaciekawi ta książka. To jest biografia żydowskiej śpiewaczki z warszawskiego getta. Czyli wiem, że na pewno zacznę od tej książki. Później co tutaj jeszcze mamy? Anna Frank, Dziennik, tak. Taka książka, oto
13-letnia żydowska dziewczynka ukrywająca się z rodzicami znajomymi w czasie II wojny światowej w centrum Amsterdamu prowadziła osobliwy dziennik. Także będzie ciekawe, bo lubię takie dzienniki, jak ktoś pisał właśnie swoje dzienniki życiowe. Później mam Azel, opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo. Także no, to też będzie bardzo ciekawa książka. Także jak widzicie sami, no, sama tematyka z II wojny światowej. Co jeszcze tutaj mamy? Księżna nazistów. Zresztą to w przebitkach widać, że spojrzałam na tę książkę, byłam zainteresowana. Żydówka, arystokratka, agentka Hitlera. I tu mamy, o, to jest taka książka. I tu mamy bardziej niebezpieczna niż 10 tysięcy szpiegów. To jest historia burzliwego życia wiedeńskiej Żydówki, która poślubiła austro-węgierskiego księcia, przyjaźniła się z przywódcami III Rzeszy i działała na jej rzecz w kręgach angielskiej arystokracji. Dalej wam nie będę czytać, żeby was tam nie zanudzać. Znajdziecie sobie w internecie, także poczytacie sobie o tej książce i jeżeli będziecie zainteresowani, to zawsze możecie czy zakupić, czy wypożyczyć. Tak, następnie jeszcze coś tu mamy. Tak, to już jest kryminał akurat. Milczące dziecko, tylko jej syn zna całą prawdę, jednak jak opowiedzieć o niewyobrażalnym? To jest taka książka. Potworami mogą być ludzie tacy jak my, potrafiący ukryć swoją prawdziwą twarz. No, więc to jest ta książka. No i z powrotem przytachałam swoje książki, które już były w bibliotece, czyli 365 dni. Tam będzie na przebitce też widać, że mają dwie, a nawet trzy chyba egzemplarze, pani mówiła, Tom Grochole też i to tak samo. Także jak widzicie, no, nie pozbyłam się tych książek, niestety. Także nie wiem, co z nimi pocznę. Chyba będę musiała jednak wystawić na tego OLX-a. Chociaż za jakieś symboliczne, nie wiem, 8 zł, ojej, no nie wiem, no na pewno znowu się zaczną ludzie targować, że za piątkę albo za darmo, no ale no dobra, niech już jak będzie, bo w bibliotece już je mają, więc no co zrobić, nie wyrzucę tych książek, a mi zalegają na półkach, bo tutaj mam już miejsce wolne na kolejne książki, które do mnie przyszły, nowe trzy. Także tutaj jeszcze mam, tak jak wam pokazywałam ostatnio, żeby tak na szybko, żeby was nie zanudzić, jeszcze mi, no, zostały tutaj z biblioteki, parę książek mi zostało, bo część tutaj jest też moja, ale część mi została, książek z biblioteki, które po prostu mi nie podchodzą, nawet jeżeli chodzi o czytanie, nie są to fajne jakieś takie książki, troszkę nudnawe, a jak wiecie, wcześniej mówiłam w innym filmiku, że po prostu lubię literaturę taką bardziej ciężką, ciężką do czytania, no, żeby się na niej bardziej skupić, a nie taką lekką. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi znowu o książki, o bibliotekę. Będę was często chyba zanudzać tymi książkami, no bo jestem od nich jednak uzależniona, tak jak właśnie od tych herbat. Także dla mnie świeczka, herbata i dobra książka i mnie nie ma dla nikogo. Dobra, to nic, nie zanudzam was. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jak zawsze życzę wam dużo zdrówka i trzymajcie się. Oczywiście, jak zawsze, nie zapominajcie o tym, żeby co? Zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę. No i może mnie obejrzeć na Instagramie Lucy2585. Wtedy zobaczycie, co na co dzień porabiam, bo tam stawiam różne zdjęcia, również z książkami, z tym, co na przykład gotuję, z tym, co robię na co dzień i takie różne moje rzeczy z życia wzięte. Także z wami się już żegnam. Pa, pa!